No cześć, dzień dobry. Skoro jestem w moim samochodzie, to może oznaczać tylko jedno. Tak, za moment widzę się z Magdą Meg i będziemy nagrywać kolejne filmy modowe. Wiem, że wiele z Was czeka właśnie na te filmy. Miałyśmy co prawda małą przerwę, bo tutaj mój wyjazd do Włoch, bo święta, ale czas najwyższy wrócić do roboty i zacząć nagrywać dla Was kolejne filmy. Dzisiaj będziemy mieć naprawdę fajne propozycje dla Was, więc zapraszam Was do dalszej części. Nie przedłużam, zgarniam się tutaj z parkingu i lecę spotkać się z Magdą. Słuchajcie, muszę Wam to pokazać. Magda wybrała dla siebie rzeczy pod kolor. Zasłony, narzuty, wszystko, słuchajcie. Zobaczcie, zaraz zobaczymy, jak Magda będzie w tym wszystkim wyglądała, ale chciałam Ci powiedzieć, że idealnie komponujesz w kolorystykę Zary. Nie, przymierzalni Zary. Tak, no zobaczcie. Z tego można by było sukienkę do tego płaszcza. Nie mogę z nią. Dobra, mierzymy. No dobrze, kochani, wybrałam kilka rzeczy. Zaraz będę to wszystko mierzyć. Zakładać na siebie, zobaczymy, jak to wszystko się skomponuje kolorystycznie. No i zobaczymy, co powie Magda na moje stylizacje. Magda jest w przymieralni obok, już się właśnie szykuje. Tutaj mam rzeczy. Powiem Wam, że ciężko było, ale coś udało się znaleźć. Także co? Zabieram się za mierzenie. No dobrze, moi drodzy, pierwsza stylizacja, powiedziałabym, troszkę taka na truskawkę, bo widzicie tam? I teraz tak, mam na sobie koszulę, widzicie, w takie usteczka czerwone. Tutaj niestety wydaje mi się, że w przymierzalni troszeczkę jest inny kolor. Zresztą widzę to na kamerze, że te spodnie wyglądają jak koralowe, a one są w przepięknym takim czerwonym odcieniu wina. I o ile się nie mylę, to chyba są spodnie od garnituru, które miała Magda na sobie, jak robiłyśmy ostatnio filmy. Taki czerwony garnitur. Jeśli widzieliście ten film u Magdy, to na pewno będziecie wiedzieć, o co chodzi. W każdym razie ja sobie pomyślałam, że takie właśnie fajne, szerokie spodnie super będą wyglądały z koszulą w odcieniu takim ekri beżowym, właśnie też z tymi czerwonymi ustami. Do tego mam srebrną torebkę i buty, zobaczcie, takie z błyszczącymi srebrnymi elementami. Tutaj też fajnie zagra pasek z jakąś srebrną klamrą, zegarek, oczywiście biżuteria. I to jest taki look, powiedziałabym, bardziej klasyczny, bardziej na takie może biznesowe spotkanie, wyjście wśród przyjaciółek, koleżanek, nawet w sumie na jakiś rodzinny obiad. Nie trzeba zakładać marynarki, jeśli oczywiście będzie ciepło. Jestem bardzo ciekawa, co Magda powie na tą stylizację, więc już jej się pokazuje i oceniamy. No proszę Państwa, jest i Anita, są i kolory, czekaj, zjadę na dół, są i wzory, jest i świecidło, proszę bardzo, ale torebka jeszcze. Kurczę, powiem Ci, że nigdy bym nie połączyła srebra z czerwienią, a to fajnie wygląda. Tak. To bardzo fajnie jedno drugie podkreśla. Opowiadaj, co i jak i dlaczego. Tak, słuchajcie, jak już powiedziałam, pomyślałam, że no spodnie to jest ja, bo najlepiej się w tym czuję. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że nie znalazłam żadnej fajnej sukienki, którą mogłabym pod to podpiąć, ale uwaga, do tej koszuli jest spódniczka. Natomiast dla mnie ta spódniczka, tak, jest zdecydowanie za krótka. Może gdybym była młodsza i miałabym, nie wiem, z 20 parę lat i super zgrabne, piękne nogi bez celulitu, to bym sobie pozwoliła na taką spódniczkę mini. Natomiast myślę, że to połączenie ze spodniami takimi czerwonymi, szkoda, że nie widać dokładnie koloru tego. Nie widać, ale są przepiękne, to jest tak, tak głęboki. Piękny kolor, tak. No nie widać, niestety nie widać, no, ale jest przepiękny odcień, w ogóle fason jest cudowny tych spodni. No ja też bym tutaj dodała pasek. A w jakim kolorze? Srebrnym czy jakim? Wiesz co, ja bym dodała albo srebrny pasek, albo po prostu czarny, na przykład ze srebrną klamrą. Okej, okej. Delikatną też by to fajnie wyglądało. No i co ja mam powiedzieć? Ty mi powiedz lepiej, co ty myślisz na ten temat. Słuchajcie, ja w ogóle właśnie jak Anita wyszła z przymierzalni, mówię do niej, ja nie wiem, jak ty to robisz, że taki wzór, który
przyznam szczerze, dla mnie jest infantylny. No zobaczcie, usta w różnym kolorze. Ja się śmiałam, że ja bym w tym źle wyglądała. No a Anicie to pasuje. I ona to jeszcze z kolorowymi spodniami, ze srebrną torebką i dobrze w tym wygląda. Nie wiem, jak ty to robisz, ale robisz to bardzo dobrze. Fajnie. Ja uważam, że to jesteś cała ty, bo są fajne kroje, bo ty lubisz sobie poszaleć z krojami. Tak. W ogóle ja lubię takie szerokie spodnie. Szerokie spodnie to jest w ogóle super sprawa, jeśli chcecie zamaskować na przykład problem z biodrami, z płaską pupą, z brzuszkiem. Można tutaj fajnie pokombinować, więc szerokie spodnie. Ja mam ich zresztą w mojej szafie bardzo pokażemy. Dużo. Ale one też elegancko wyglądają, one tak płyną. Ten materiał właśnie jest taki, że one fajnie będą wyglądały na okazję. Tylko słuchajcie, od razu zaznaczę. Ja mam ponad 1,72 cm wzrostu, a te spodnie są no bardzo właśnie. Wysokie. To albo wysokie jeszcze buty. Mamy tutaj właśnie. Nie masz płaskich butów, nie? I czyli co, skracałaby się, czy jeszcze wyższe buty byś nałożyła? Wiesz co, nie założyłabym na pewno wyższej szpilki, bo to będzie niewygodne. Okay. Natomiast skróciłabym je troszkę. Okej. Okay. Więc miejcie to na uwadze, jeśli te spodnie was interesują, że one są po prostu bardzo, bardzo długie. Ja nie wiem, kto szyje takie spodnie. Nie mam pojęcia, bo nie uważam, żeby to był żeby to była uniwersalna długość europejska. Takie jest moje zdanie. Ale wyglądasz bardzo ładnie. No i srebrna torebka, na którą ja bym w życiu nie zwróciła uwagi tutaj. Fajnie się wpasowała i robi robotę. Także to co, lecimy z drugą, ale ta mi się bardzo podoba. Fajna jest. No dobrze, moi drodzy, kolejna stylizacja też jest całkowicie w moim stylu, ponieważ ja kocham marynarki i kocham spodnie. Powiedziałam wcześniej, że niestety nie znalazłam żadnej fajnej sukienki, którą mogłabym wam zaprezentować, ale myślę, że to połączenie, a w sumie to mam nadzieję, że to połączenie też wam się spodoba. Więc tak. Ta-da! Co wy na to? Znowu, przymierzalni. I na kamerze nie widać tego pięknego koloru marynarki. Marynarka, zobaczcie, jest takiego cienkiego, satynowego, śliskiego materiału. Nie ma żadnego guziczka, a pod spodem mam białą bazę. Ale tę bazę stanowią właśnie spodnie w kant, takie z nogawkami, które wchodzą mi w kostkę. Do tego dobrałam sobie klapeczki w idealnym kolorze jak marynarka. A pod spodem mam bluzeczkę, o taką, gdzie wystaje mi troszkę brzuszka. Nie za dużo, ale odrobina jest. Więc coś takiego bardziej powiedziałabym na luzie, w moim stylu. Coś też troszkę klasycznego. Oczywiście tutaj też możemy dorzucić tą torebkę srebrną, o. Albo każdą inną torebkę. Pięknie też będzie wyglądała fuksja. No, co wy na to? Idę się pokazać Magdzie. Zobaczymy, co Magda powie na moją kolejną stylizację wyjściową. Kochani, ja myślałam, że ty mnie nie potrafisz zaskoczyć, jeśli chodzi o kolory, że wybierzesz wszystkie, jakie są, ale powiem wam, że ja nie wiem. O, najpierw ty powiedz. No, słuchajcie, zaskoczyłam Magdę, bo... Bardzo. I kolorystyka, i może baza, i ta marynarka, którą Magda stwierdziła, że jest taka trochę w stylu tureckim. Tak. Coś w niej rzeczywiście takiego jest, ale no spodnie muszą być, marynarka musi być, jakiś kolor musi być, biała baza jest, więc myślę, że... No, słuchajcie. Ale czekajcie, co powie Magda? Nie, to jest hit w ogóle dla mnie, bo... Poczekajcie, poczekajcie, pokażmy od dołu do góry, od góry do dołu. Po pierwsze, ten fason to są nasze ulubione spodnie z Anitą z Zary. Tak. To są takie cygaretki. Tak. No, co sezon trzeba dokupić jakiś kolor. One są rewelacyjne. Uważam, że pasują na takie wizytowe okazje, ale też codzienne. Co mi się bardzo podoba, i ja cię tak nie widziałam chyba, że odsłaniasz brzuch. I uważam, że wiecie co, to wygląda super, bo masz bazę jasną, jest pokazany brzuch i dzięki temu nabieramy takiej lekkości, no bo ta marynarka jednak jest taka luźna, zobaczcie, ona nie ma żadnego guzika tutaj, zresztą ty masz nie swój rozmiar, masz o rozmiar większą. No, to jest w ogóle dla mnie hit i w życiu nie spojrzałabym na te buty, autentycznie, a zobaczcie jak one fajnie tutaj grają. No. Ten kolor. Myślę, ten... że kolor i też materiał trochę. Faktura, tak, 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 tak. Bo zobaczcie, tutaj one są z takiego jakby aksamitu, przynajmniej z daleka to tak wygląda. To nadaje takiej wdzięczności, dziewczęcości. No plus do tych białych spodni super się wybija. Ten odcień tutaj, ja nie wiem, to jest morski, zielony, nie wiem co to jest. No właśnie, turkusowy troszkę. No właśnie.
No zobaczcie, genialne to jest. No po prostu... No dobrze, cieszę się, że Ci się podoba. Oczywiście na bluzce mamy też tutaj taką, zobaczcie, aplikację z koraliku, więc ja już nie zakładałabym żadnej biżuterii do tego. Torebka albo właśnie w, w takim kolorze fuksji, albo biała, albo srebrna, ta, którą wcześniej pokazałam w przymierzalni. Można sobie też fajnie podciągnąć rękawy tutaj. To też fajnie będzie wyglądało, jak na przykład będzie gorąco, żeby nie zdejmować. No i mu właśnie, trochę tego brzucha. No właśnie, bo ty tak nie chodzisz na co dzień, kurczę. Ja nie chodzę na co dzień, ale jest ostatnio taka moda i widzę dziewczyny nawet w moim wieku, które powiedzmy, że są takie właśnie w moim rozmiarze, że odsłaniają trochę tego brzucha. No pewnie. Nie za dużo, bo widzicie, że mamy spodnie z wysokim stanem. I to wygląda ze smakiem. Ważne, tylko odrobinę tak tego brzuszka, żeby to było takie lekko seksowne, sportowe. Tak. Ale wiecie, no, myślę, że to jest stylizacja taka wyjściowa gdzieś na fajny lunch z koleżankami. Tak. Lekko biznesowa. No, można tutaj pokombinować. Piękna jest. Powiem Ci szczerze, że jakbyś mnie zapytała, czy wybieram pierwszą, czy drugą. No to zapytaj, to ja Ci powiem wtedy. Magda, powiedz mi proszę, którą stylizację najbardziej, co Ci się najbardziej spodobało? Wiecie co, no jak nie widziałam drugiej, to sobie myślałam, że pierwsza, na pewno bym wybrała pierwszą, bo to typowa Anita, natomiast to jest, jak na Ciebie nawet, to jest tak inne. Mi się bardzo podoba ta biała baza, lekka, odsłonięty brzuszek, proszę bardzo, nadaje lekkości, takiej dziewczęcości, właśnie tych, wiecie, w tych letnich sezonach można. No i ta marynarka, które, te połączenia kolorystyczne, jeszcze wzory do tego, ja nie wiem, ja tego nie rozumiem, te klapki, na które bym w życiu nie spojrzała. I ja to wszystko kupuję razem, koniec, kropka. Także naprawdę to jest coś innego, nawet jak dla Ciebie. Wiesz co, mi się wydaje, że tutaj też można fajnie kombinować, bo jeżeli mamy białą bazę, możecie założyć marynarkę w różnym kolorze. To prawda. Możecie wykorzystać marynarkę, którą macie u siebie w domu, czy w błękicie, czy w delikatnym różu, no bo teraz takie pastelowe kolory też są modne właśnie na wiosnę. Wiosna. Albo założyć cieliste buty, cieliste szpilki, albo nawet białe, bo teraz też przecież się takie nosi, żeby mieć total look, na przykład biały z jakimś tam kolorowym akcentem i myślę, że też będzie super wyglądało. Więc białe bazy, jak najbardziej tak, i kolorowa marynarka. Nie no, genialna ta marynarka naprawdę. Przepraszam, jeszcze zapytam, czy był w innych kolorach, bo nie potrafię sobie... Marynarka? Tak. Niestety nie. Właśnie nie potrafię sobie wyobrazić równie abstrakcyjnego połączenia. I nie widziałam też, spodnie takie, albo jakaś spódniczka. Okay. Gdyby były takie komplety, to myślę, że to też by fajnie wyglądało. Tak. Ale niestety znalazłam tylko marynarkę i nie wiem, czy jest jeszcze do tego jakaś, nie wiem, spódniczka, spodenki, ale zestaw. Zrobiłaś to genialnie. A poczekaj, a tobie która się bardziej podoba? Pierwsza czy druga? A szczerze? No? Stałam tak w przybierzanie i się zastanawiam. Może bym sobie coś dzisiaj kupiła. No i widzi, i znowu się zaczyna. I tak patrzę na tą marynarkę. Może bym sobie taką marynarkę wzięła. Ale z drugiej strony ja już mam tyle tych marynarek. Ostatnio robiłam przegląd szafy. Właśnie chciałam powiedzieć, że oglądałam twój przegląd szafy. No i takiej to nie masz. No, takiej nie masz. Takiej nie masz. Akurat takiej nie masz. Takiej nie mam, ale wiesz co? Podobają mi się też te klapki. No one są, ja nie wiem, spodnie one są też tak mi się podobają, bo białych nie mam. Tak, takich, a te spodnie... Ale te czerwone też mi się podobały, więc nie wrócę oczywiście ze wszystkim, ale może... Ale wrócę z normami. Tak, szczerze mówiąc, nie wiem, która stylizacja, obydwie mi się podobają, ja się dobrze w nich czuję, to jest ten ja, no to jest najważniejsze. Spodnie, mówię, marynarka, koszula, szerokie spodnie, ja siebie lubię. Co prawda, ja wolę buty na płaskim obcasie, ale czasami trzeba, nie? Tak, czasami trzeba, jak są okazje, to jak najbardziej tak. No dobrze, to dziękujemy bardzo. Czekaj. No czekam. Dajcie znać wy, która stylizacja Wam najbardziej się podobała. No. I oczywiście, co myślicie na te elementy. Musicie mi powiedzieć, napiszcie mi, u Anity pod filmem, co Wy myślicie o tej marynarce. Tak jest. Czy miałybyście odwagę ją założyć? Bo to wiesz, to też jest druga sprawa, nie? Także... No właśnie. To trzeba czuć. Tak. Ja słuchaj, będę u Ciebie w komentarzach tam, no, ja liczę buszować. Ja liczę na to. No dobrze, kochani, to widzimy się w komentarzach. Tak jest. Moi drodzy, przegląd zrobiony, propozycje stylizacji zrobione. Zapraszam Was bardzo serdecznie do Magdy, ponieważ ona też ma fajne stylizacje Wam do pokazania. W swoim stylu oczywiście, w swoich kolorach. Tak jest, ale powiem Wam szczerze, nie wiem jak jest w innych Zarach. W tej tutaj w promenadzie ciężko mi było wybrać coś
pod względem kolorystycznym, bo mało tego. Miałaś natomiast trudniej. Tak, Magda miała zdecydowanie większy wybór, tak. Ale myślę, że jeśli dobrze się rozejrzycie, to na pewno coś ciekawego znajdziecie. Tak. I teraz moje pytanie do Was. Czy mamy robić przegląd z innych sklepów? Jeśli tak, to z jakich? Piszcie też w komentarzach, co chcecie koniecznie zobaczyć, co Was interesuje. Czego szukacie? Czy chcecie film, w co ona mnie ubrała? Bo tego dawno już nie było. Dawno nie była. Jestem ciekawa, znać. W co Magda by mnie teraz ubrała? Ja już sama nie wiem. Jak zobaczyłam marynarkę żony sułtana, to ja już ją bym wzięła. No dobra. Niech jej będzie ta żona sułtana. Ona jest genialna. Żona sułtana, blisko do żony Włocha. Tak się outfit nazywa po prostu. Tak jest. No dobrze, moi drodzy. Magda, dziękuję Ci za dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo. I widzimy się oczywiście w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!